Coś wam powiem. Chciałabym, żebyśmy wszyscy byli bardzo skuteczni w modlitwie i żeby nie było wśród nas ludzi, którzy mają braki w tym temacie. Jeśli jesteś w naszej społeczności i podczas na przykład uwielbienia lub modlitwy słyszysz takie głosy, czemu oni tak się głośno modlą? Ciszej trochę. Ciszej, można ciszej. To chcę ci powiedzieć, że te podszepty są od złych duchów. To nie jest Duch Święty. Absolutnie. To nie jest Święty Duch. Musimy zdać sobie z tego sprawę, jaką broń włożył nam do ręki Bóg. I jedną z tych broni jest właśnie modlitwa. Jest uwielbienie. Jest modlitwa rodzenia. Nie można rodzić w modlitwie i stać w bezruchu. Chciałabym, abyśmy w naszej społeczności mieli autentyczne przełamania duchowe z uwagi na modlitwę, z uwagi na uwielbienie, z uwagi na modlitwę rodzenia, z uwagi na krzyczenie, z uwagi na leżenie przed Bogiem. Chciałabym, abyśmy byli świadomymi ludźmi, abyśmy byli świadomymi tego, co Bóg włożył nam do naszych rąk. Drugi list do Koryntian 10:3-4 mówi tak: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia wszelkiej warowni dla sprawy Bożej. A więc to, że ktoś podnosi głos na uwielbieniu, to, że ktoś jest świadomy i rozpoczyna modlitwę w duchu, to nie jest to, że to są jego emocje. Że on wypił kawę, rozumiecie? To jest świadomość tego, co Bóg włożył w nasze ręce. Co Bóg włożył w nasze ręce. Dlatego diabeł trzyma ludzi w niewiedzy lub w strachu przed tym, aby tych rzeczy nie prezentować. Żeby w taki sposób na przykład się nie modlić. Jeśli słyszysz takie podszepty, dlaczego tak? Dlaczego tak intensywnie? Dlaczego tak długo innymi językami? Ja nic z tego nie rozumiem. Nie musisz rozumieć. To jest duchowa broń i musisz wiedzieć i zaakceptować to, że wtedy, kiedy będziesz się modlił innymi językami, w duchowej rzeczywistości padają różnego rodzaju warownie. Tylko trzeba być tego świadomym. Musimy być świadomymi ludźmi. Nigdy nie pozwól, aby strach skontrolował twoje życie przed nadnaturalnością w uwielbieniu, w modlitwie innymi językami, w modlitwie rodzenia, w krzyczeniu i w leżeniu przed Panem. Jest potężna broń. To jest potężna broń, którą dał nam Bóg. I nie ma to nic wspólnego z naszymi emocjami. Rozumiecie? Można się czuć słabo. Może miałeś wczoraj biegunkę i czujesz się słabo, ale masz Świętego Ducha i możesz rozpocząć mocnym akcentem. Bardzo mocnym akcentem. Chciałabym, aby na dzisiejszym spotkaniu, abyście brali swoje przełomy z uwagi na waszą koncentrację i z uwagi na to, że jesteście świadomymi ludźmi. Nie przyszliśmy tutaj po to, aby odbębnić jakieś kolejne religijne spotkanie, ale przyszliśmy, aby rozpocząć mocnym akcentem. Mocnym akcentem. Bądź świadomy oręża, który dał ci Bóg. Powiedz: Boże, dziękuję Tobie za modlitwę rodzenia, dziękuję Tobie za uwielbienie, dziękuję Tobie za leżenie przed Tobą, dziękuję Tobie, cudowny Święty Duchu. A teraz weź autorytet nad wszelką formą lęku, nad wszelką formą strachu i powiedz: żaden lęk i żaden strach nie zblokuje mnie przed tym, abym wszedł i weszła w rzeczy nadnaturalne, które Bóg dla mnie przygotował. Nacieraj dzisiaj, Ty dzisiaj nacieraj, to Ty dzisiaj nacieraj. Rozpocznij mocnym akcentem, mocnym akcentem. Nie jesteś słaby, nie jesteś słaby, jesteś mocny. Powiedz: dziękuję Ci, Boże, który mi dałeś, dziękuję Tobie, cudowny święty duchu. Szakata larabasatu roboso, o rabasaka larabasatu roboso, o rabasaka larabasatu robosie, o rabasatu roboso, o roboso robosie, o rabasaka larabasatu robosie, o szakata larabasatu roboso, rabasi, o roboso rabasaka larabasatu robosie, o roboso. Rozwiązujemy dzisiaj wszelkie węzły, wszelkie węzły, wszelkie węzły. Przed wejściem w rzeczy nadnaturalne. Nie pozwól, aby cokolwiek skontrolowało ci się ciebie. Bierz autorytet na najdrobniejszą rzeczą. Stary nie żyje. Stary nie żyje. Stary nie żyje, a więc stary nie wytycza mi kierunku drogi. Stary nie wytycza mi kierunku drogi. Chodźcie bliżej. Chodźcie bliżej. Tam nie ma z tyłu szczególnych obiadów. Nie czytamy teraz też książek. Chodzi o to, aby się spotkać dzisiaj z Bogiem. Aby się spotkać z Nim. I abyś realnie wziął to, czego pragniesz. To, czego chcesz. Napieraj. Napieraj. Bóg nie napiera. ciągle nowy i ciągle świeży. Z Bogiem jest ciągle świeżo i ciągle na nowo. Ciągle świeżo, ciągle na nowo i ciągle żywo, ciągle żywo, ciągle żywo, ciągle żywo. Szatarabasa kolorowo rozpal swojego ducha. Szatarabasa kolorowo jesteście związani wstydem. Wstydem jesteście związani. A Jezus poniósł na krzyżu Golgoty wstyd. Jak chcesz duchowego przełamania w swoim życiu, na swojej indywidualnej modlitwie, jak chcesz rozpalić duchową bitwę, jak chcesz, jak, tak. Pan jest wojownikiem. On ci dał konkretny oręż. Masz korzystać z tego. Jeszcze raz mówię, to w ogóle nie jest związane z twoimi emocjami i z twoimi uwarunkowaniami. To nie ma z tym nic wspólnego. Ja lubię pomilczeć, ale kiedy gromię diabła, to gromię go tak, że się ma zesrać w majce. Rozumiecie? Strach to twój ruch. przepadają wszystkie intelektualne duchy. Wszelkie intelektualne duchy padają. Nie uczeni w piśmie, ale ci, którzy moc mają. Nie uczeni w piśmie, ale ci, którzy moc mają. Jeszcze raz. Wywyższamy Cię! Wywyższamy Cię! Jeśli tylko myślisz o uwielbieniu, to jesteś bezbronny, bo On nie zna Twoich myśli. On patrzy na Twoje ruchy, On patrzy na Twoje działanie. A więc uwielbienie jest silnie związane z manifestem. Z poruszaniem swoimi ustami na początku, z poruszaniem swoim ciałem. Jeśli tylko myślisz o uwielbieniu, to jesteś bezbronny. Los Prawie, prawie, opłyniemy razem na dół. Powiedz Duchu Święty, chcę być wytrwałym w modlitwie. Chcę być wytrwałym w modlitwie. Chcę być wytrwałym w modlitwie. Nie chcę się wycofywać. Nie chcę robić kroków do tyłu. Chcę być wytrwały w modlitwie. Powiedz, będę wytrwały w modlitwie. Będę wytrwały w modlitwie. Ojcze, my modlimy się o tą przestrzeń w Kościele. O wytrwałość w modlitwie. Ojcze, modlimy się. O wytrwałość w modlitwie. Ojcze, ja dziękuję Tobie za wojowników i za wojowniczki. Wytrwałych w modlitwie, Ojcze. Nie wycofujących się, Ojcze, ale biorących miecz Twojego słowa i uderzających, Ojcze. Stosownie, Ojcze. Nie w próżnię, Ojcze. O sakoto, masaka, ramasanto, romuszoko, ramasaka, ramasaka, ramasole. Wszystko mam, żeby Boga widzę już. Wszystko mam, uczyniła. dokładnie tego, co Bóg Ci dał do ręki przez stosowanie duchowych narzędzi w postaci tego orężu, o którym mówiliśmy. Będziesz zwyciężał małe bitewki w swoim życiu. To będziesz coraz silniejszym wojownikiem. Będziesz coraz silniejszą wojowniczką. To jest chrześcijaństwo, kochani. To nie intelektualne rozprawianie, ale praktyczne podchodzenie do tych rzeczy, które Bóg złożył tam. On Ci dał potężną broń w postaci modlitwy, w postaci uwielbienia, ale musisz się zdecydować, że dasz się tak poprowadzić. Tu nie chodzi o to, aby w życiu wydać jeden bojowy okrzyk. Chcę być w armii! Chcę być w armii! W armii nie może być cienias. W armii musi być silny człowiek, który bierze odpowiedzialność za swoje życie. Musisz być zdecydowany i najarany na to, że walczysz do samego końca. Że to Ty dostałeś władzę, aby obronić swoje życie. Aby ochronić Twoje życie. Żaden pastor, żaden lider nie ma 100% autorytetu do Twojego życia. 100% autorytet do Twojego życia masz Ty. Masz Ty. Masz Ty. Byłeś dzieckiem, byłeś chroniony. Jesteś młodzieńcem i musisz wyskoczyć z gniazda. I musisz przyglądać się. I nie bać się. Twój największy lęk to strach. Największy lęk to strach. Powiedz, chcę się dać poprowadzić. Słowo Boże mówi, że ci, którzy Jego poznali, jak powiada Pismo, z wnętrza ich popłyną rzeki wody żywej. Którzy poznali Jego tak, jak powiada Pismo. Jak powiada Pismo, będą zwyciężali. Nie bój się walczyć. Nie bój się rabować wrogie tereny. Diabeł przychodzi z czymś małym i mówi, masz, zobacz, ciuciu. Przez chwilę Ci to posmakuje. On Ci potem wyciśnie jak cytrynę. Ojcze, dziękujemy Tobie, że świadomość ludzi w Kościele wzrasta, że ludzie są coraz bardziej świadomi duchowej rzeczywistości. Ojcze, ja modlę się o ich oczy i o ich uszy. Modlę się, aby widzieli tam, gdzie wzrok nie sięga, aby widzieli rzeczy niewidzialne. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ojcze, modlę się o każdą osobę, o każdego lidera. Ja modlę się o siłę. Ja modlę się o siłę. Ja modlę się o siłę dla liderów. Ja związuję wszelki humanizm nad liderami w imieniu Jezusa. Związujemy humanizm, pomieszanie, zamieszanie, duchy Babilonu. My mówimy ortodoksyjna prawda. Ortodoksyjna prawda. Ja mówię, że życie każdego lidera jest umocowane i każda brama jest chroniona. Każda brama jest chroniona. Żaden lider nie przepuszcza czarów, humanizmu, głupoty, zniedzenia, pomieszania, zamętu. Ojcze, ja zabezpieczam ich życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja zabezpieczam ich życie. Ja zabezpieczam Ojcze, modlę się o jeszcze większe poświęcenie w życiu liderów. Ochraniamy wszystko to, co mamy. Kiedy mówimy o modlitwie rodzenia, to nie jest to modlitwa intelektualna, to nie jest to modlitwa, po której nic nie ma. Modlitwa rodzenia to jest modlitwa, po której coś jest. Jest coś lub jest ktoś. Nie ma to nic wspólnego z intelektualnym przeżywaniem prawd Bożych. Ja jestem świadoma urodzenia swojej modlitwy, swojej służby. Ja urodziłam w duchu moją służbę. Ja w duchu urodziłam moją służbę. Ja musiałam się przebić przez fałszywy system myślowy. Może musisz urodzić swoją służbę. Może milion razy już kładli na ciebie ręce. Musisz urodzić swoją służbę. Może jesteś zapłodniony. Nosisz to coś w sobie w postaci służby, ale musisz to urodzić. Musisz to wyprzeć. Musisz to wyprzeć. Wyprzyj to. Wyprzyj to. Przełam się przez popieprzony, intelektualny sposób myślenia. To się nie stanie na intelektualny sposób. To się nie stanie po wysłuchaniu jeszcze jednego kazania. To się stanie poprzez nadnaturalną modlitwę rodzenia. Wisicie na szubienicy, ale resztkami sił powstrzymujesz śmierć. Wisisz na szubienicy, zawiśnij do końca. Zawiśnij do końca. Niech zostanie złamany kręgosłup. Puść tą linę! Nie ma zmartwychwstania, jak nie ma śmierci. Musi być śmierć. Musi być śmierć. Czy chcesz, aby umarło w tobie wszystko, czego się dowiedziałeś, a jest fałszywe? Chcesz? Ojcze, ja modlę się o śmierć wszystkiego, co nie przynosi życia. W imieniu Jezusa. Zgadzam się z Nim. I dziękuję Tobie za śmierć na krzyżu, za dobrowolne umieranie, za dobrowolne poddanie. Tak jak Ty. Ty powiedziałeś, że nikt mi nie odbiera życia. I ja oddaję je sam. I tak samo jest z Nim. Nikt Mu nie odbiera życia. On dobrowolnie oddaje swoje życie. Ja mówię śmierć do każdej intelektualnej koncepcji, która nie przynosi życia. Ja to rozwalam przez moc imienia Jezus. Ja mówię uwolnienie ducha, uwolnienie ducha, uwolnienie ducha, uwolnienie ducha, uwolnienie ducha, uwolnienie ducha, uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha, uwolnienie ducha, uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha. Paulina Szkuda, gdzie jesteś? Ktoś w ostatnim czasie powiedział do ciebie jakiś obraz, że ma o tobie jakiś obraz i ty nie do końca się z tym zgadzasz. To nie jest Bóg. Nie przyjmuj tego do swojego życia. Uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha. Ja udzielam jej ze swojego. W imieniu Jezusa. Uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha. Ja udzielam jej swojego. Uwolnienie ducha. Uwolnienie ducha. Ojcze, modlę się, aby zajmę swoje miejsce w kościele. Uwolnienie ducha, ja wierzę w realizację marzeń. Ojcze, ja dziękuję Tobie za umiejętność przełamania każdego demonicznego odbioru. Ja modlę się. Ja modlę się, Ojcze, aby stał się wojownikiem modlitwy. Ja modlę się, Ojcze, o umiejętność przełamania duchowego oporu w imieniu Jezusa. Ja związuję wszelkie duchy wycofania w imieniu Jezusa, wolę Jego życia. Ojcze, dziękuję Ci, że nas głową. Dziękuję Ci, że panuje, że króluje, że odważnie dowodzi. W imieniu Jezusa. która nie przeżywa chrztu w Duchu Świętym. Nie wstydzisz się. Może w duszy modlisz się innymi językami. Nie jesteś świadkiem Jezusa i brak ci odwagi. Czyli nie jesteś wypełniony Świętym Duchem. Potrzebujesz dynamitu. Dynamitu. Dynamit. Duch Święty jak dynamit. Kto w ostatnim czasie modlił się o ludzi i byli wypełnieni Świętym Duchem? Michał się pomodli. Przyjmuj przez wiarę! Przyjmuj przez wiarę! Uczep się tego, wielokrotnie możesz nie mieć nic więcej. Uczep się tego, że przyjąłeś moc Ducha Świętego. To nie jest trudne. On powiedział, ale weźmiecie moc Ducha Świętego. Ona jest twoja. To nie jest nic skomplikowane. Bierzesz ją przez wiarę. Żyjesz z nią w wierze. Uwalniasz ją przez wiarę. Ojcze, ja zabezpieczam to teraz. Przez moc imienia Jezus. Zabezpieczam to. Zabezpieczam to, Ojcze. Niech Twoja moc, jak potężna siła wodospadu, płynie z nich, Ojcze. Ojcze, ja udrażniam to teraz. Udrażniam to. Już nie cieniutka rurka, Ojcze. Nie cieniutka rurka, ale stosownie do wiary. Potężny ocean. Potężny wodospad, rzek wody żywej. Ojcze, ja proklamuję teraz, że będą świadkami, że nie będą stać pod korcem, że będą Twoimi świadkami wszędzie. Ojcze, ja zabezpieczam to w nich przez moc imienia Jezus. Amen. Zwycięstwa! Biorę kolejny łyk wody żywej z źródeł Twych. Biorę kolejny łyk, biorę kolejny łyk, biorę kolejny łyk wody żywej z źródeł Twych. Biorę kolejny łyk, biorę kolejny łyk, biorę kolejny łyk wody żywej z źródeł Twych. Biorę kolejny łyk, biorę kolejny łyk, biorę kolejny łyk wody żywej z źródeł Twych. Wielką moc ma modlitwa sprawiedliwego. Wielką moc ma Twoja modlitwa. Kilka dni temu modliłam się o człowieka, z którym w jakimś stopniu jestem związana emocjonalnie. Otworzył się na duchy alkoholizmu i poszedł sobie z psem na spacer. I modliłam się tak, jakbym modliła się o siebie. Był w trudnym położeniu. Emocjonalnie był zawinięty przez diabła. Pił 2 tygodnie. Ale ja jestem świadoma tego, kim jestem. I świadoma jestem mojej modlitwy. I choć nie jest to człowiek narodzony z Bożego Ducha, to musi odejść diabeł. Bo ja tak powiedziałam. Bo jest mi dana wszelka władza i moc. I Tobie również. Odepchnęłam od niego czary, które go zainfekowały. I odepchnęłam od niego wszelkie patologie i wszelkie nałogi. I następnego dnia go odwiedziłam. Był ogolony, ubrany i gotowy do pracy. Bądź świadomy tego, co dostałeś od Boga. Bądź świadomy tej potężnej broni, jaka jest modlitwa innymi językami. Bądź świadomy, że często przez 15 minut możesz wykrzykiwać jedno słowo i padnie wszelki duchowy, jakiś demoniczny opór. Nie daje nam tego samego intelektualne rozkminianie. Nie. Zastosuj w duchu to, co Bóg ci dał. Ja modlę się, abyście byli mocni w duchu, ponieważ Słowo Boże mówi, że człowiek silnego ducha wytrzyma każdą chorobę. Powiem więcej, człowiek silnego ducha odeprze każdy demoniczny opór. Odeprze każdy demoniczny opór. Wywali co trzeba i ustanowi co trzeba. Ale należy być świadomym człowiekiem. Często po prostu nam się nie chce pewnych rzeczy robić, bo to jest nudne. Ciało nie chce. Ciało jest omdlałe, zmęczone, chce się spać. Właśnie wtedy, kiedy najbardziej ci się nie chce, kiedy najbardziej wątpisz, właśnie wtedy weź do ręki oręż. Ojcze, dziękuję Tobie, że siła ludzi wzrasta, że koncentracja i skupienie w Kościele wzrasta. My zabraniamy Tobie, diable, abyś cokolwiek ukradł poprzez rozproszenie w imieniu Jezusa. My ogłaszamy, że każda osoba jest skoncentrowana na konkretnym ciele, na konkretnym zadaniu. Często lepiej pomodlić się godzinę innymi językami, niż wertować 50 razy to samo kazanie. Doświadcz przełamania w duchu poprzez własną modlitwę. Doświadcz przełamania w duchu poprzez własną modlitwę. trzyma. Jeżeli jesteś chory i potrzebujesz uzdrowienia, to poproszę, żebyś wyszedł do przodu. Będziesz modlił, Rafał? Ty się będziesz modlił. Okej. Okay. Uwielbiamy Ciebie. Cudowny Jezus. Ty, który złamałeś moc grzechu. Ty, który uzdrowiłeś wszelką chorobę. My uwielbiamy Ciebie. Jesteś mistrzem. Jesteś bohaterem. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Módlcie się, Panie. wychodźcie, nie wychodźcie teraz. Nie bójcie się. Dziękujemy Ci za wszystko dzisiaj, co wydarzyło się, za każdą miłą rzecz, za każdą podjętą decyzję, za wszystko to, co urodziło się do życia. I teraz świętą krwią Jezusa ochroniamy każdą decyzję, która dzisiaj została podjęta. Jeśli podjąłeś dzisiaj taką decyzję o duchowym wysiłku, że chcesz wejść w duchową dyscyplinę poprzez to, że będziesz poddawał swoje ciało wysiłkowi, to pamiętaj o tym, nie lekceważ tego. Nie bądź pasywny i nie bądź leniem. Bądź człowiekiem dyscypliny. Nie bój się tego wysiłku. Jeszcze nikt nie umarł od modlitwy. Nikt jeszcze nie umarł od tego, że uwielbiał Boga. Nikt nie dostał zapalenia migdałów od tego, że krzyczał na uwielbieniu. Nie słyszałam takich rzeczy. Żeby dosięgać coraz większych rzeczy z Bogiem, żeby doświadczać znaków i cudów, tak? Należy być człowiekiem dyscypliny, modlitwy, skupienia, wysiłku. Uczmy się też jako wspólnota, że kiedy modlimy się, to nie rozpraszamy się wzajemnie. Módlmy się wtedy. Nie wychodźmy wtedy na siusiu, na kupę. Nie załatwiajmy wtedy spraw między sobą. Nie podziwiajmy wtedy swoich fryzur. Budujmy wtedy wspólnotę wiary. Kiedy modlimy się o trudniejsze przypadki, budujmy wspólnotę wiary. To bardzo ważne. To jest bardzo ważne i tu jest potrzeba zasada skupienia. Trzeba wziąć autorytet nad wszystkim, co Cię rozprasza. Właśnie w kulminacyjnym momencie chcesz opuścić to miejsce. Kiedyś byłam na takim spotkaniu, na spotkaniu grupy domowej i po raz pierwszy coś takiego usłyszałam. Byłam świeżo nawrócona. W najbardziej duchowym momencie nagle ktoś wychodzi z pomieszczenia. I lider tego spotkania powiedział tak. Oto właśnie przyszedł diabeł i zarzucił mu płachtę na oczy. Przestał widzieć, przestał słyszeć i opuścił to spotkanie. I po jego wyjściu Bóg chrzcił Duchem Świętym. Rozumiecie? Pozwolił sobie zarzucić szmaty na głowę. Bądźmy skupieni. Siadajmy.